sami wychowają od Także początku zasługi prawa. Pietrasa Natomiast dla kultury ja polskiej. Z takich wielu, witamy Państwa serdecznie. Przychodzą młodsi koledzy, na przykład z tych organizacji Zasługi Pietrasa. I mówią, że wszystkim, że trzeba im w czymś pomóc. A to dlatego, że sam byłeś kiedyś studentem Wydziału Prawa, to ja zawsze staję na baczność i zabieram się do roboty. I pomagam w konkursach klasomówczych, w czymś tam jeszcze. I to samo, jeśli chodzi o te ośrodki. On, ten Pietras, proszę Państwa, to przypomina ojca Rydzyka. Które coś organizują. No ale ma coś takiego w sobie. Tak. Trzeba dla nich coś robić. Wymieniają się. O czymś opowiedzieć. A zwłaszcza... Natomiast Państwo zobaczą, ten faraon to jest... Ma bardzo ładną twarz, pociągłą, szczupłą, delikatną. Nie jest to jakiś gruby cygan, nie jest to jakiś karzeł, tylko taki niby faraon, a człowiek bardzo dobry, zasłużony. To najbardziej niezwykły, proszę Państwa, z faraonów. Operowych i przez 16 lat dyrektor naczelny Teatru Wielkiego w Poznaniu był Państwa i moim gościem. Jeszcze raz przypominam, dzisiaj samorządowa debata prezydencka o godzinie 19 w Poznaniu, pawilon 11 Widlicy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, wejście wschodnie od ulicy Głogowskiej.